Takich tabliczek z ostrzeżeniami jest na terenie Trzebini bardzo dużo i wciąż ich przybywa. To ostatnie zapadlisko, które powstało przy torach prowadzących do elektrowni. Ma około 8 metrów średnicy i 6 metrów głębokości. Ruch pociągów został wstrzymany, ale jak zapewnia Tauron, nie trzeba się obawiać przerwy w dostawie prądu. Natomiast miasto informuje, że jest to spodziewana reaktywacja dawnego zapadliska. Jednak mieszkańcy mają dużo innych obaw. Katastrofa ekologiczna z tego względu, że nikt nie pomyślał po zamknięciu kopalni o tych wszystkich wyrobiskach pustych, które zostały z eksploatacji w latach międzywojennych jeszcze wcześniej. Była tak zwana płytka eksploatacja, która w tej chwili się mści. Zemściło się już w ubiegłym roku, gdy powstał ten wielki lej na cmentarzu. O sprawie zrobiło się głośno w całej Polsce. Do spółki restrukturyzacji kopalń, która przejęła majątek po zlikwidowanej w 2001 roku kopalni Sierrza, mieszkańcy Trzebini mają pretensje, że zwlekano z zajęciem się tym problemem. Czekali do tego czasu, jak zaczęła się seria teraz już tych poszczególnych zapadlisk, we święta, przed świętami i teraz już chyba 38. zapadlisko. W podobnym tonie wypowiadają się władze Trzebini. Ubolewamy, że badania terenów zagrożonych powstawaniem zapadlisk nie rozpoczęły się wcześniej. O to apelował burmistrz już w sierpniu 2021 roku, kiedy pojawiło się jedno z pierwszych zapadlisk na terenie ogródków działkowych. Dzisiaj te ogródki działkowe i znajdujące się tuż obok cmentarz są wyłączone z użytkowania. Jednak takich punktów na mapie jest znacznie więcej, bo ponad 90. Pokazało to spotkanie, podczas którego SRK przedstawiła wyniki badań. Po spotkaniu, co odbyło się 15 lutego, poza tym, że właściwie nie dowiedzieliśmy się nic nowego, został zasiany jeszcze niepokój wśród mieszkańców. Na przykład wskazano ulicę Sportową jako obszar, gdzie występują anomalia i przewidziano go do dalszych badań. Jednak mieszkańcy nie mają żadnych informacji, kiedy to będzie, czy w ogóle takie badania się odbędą. Jednak jest niewielki postęp, bo tuż przy blokach na osiedlu Gaj rozpoczęły się prace nad trwałym wypełnieniem dziur w ziemi, a nie tylko ich zasypywaniem. Od ubiegłego wtorku prowadzone są prace uzdatnieniowe, gdzie firma zaczęła wtłaczać specjalną mieszaninę w wykonane otwory. Z drugiej strony trwająca procedura w rejonie ulicy Górniczej. Wiele zapadlisk powstaje w tych samych miejscach, w których pojawiały się kilkadziesiąt lat temu. Dlatego niektórzy mają wątpliwości, że takie wypełnianie pustek przyniesie długoletni efekt. Wypełnienie tych wyrobisk ograniczy ruch wody, tą dynamikę w górotworze, wymywanie części sypkich z nadkładu. Mieszanina jest mieszaniną wiążącą, więc jak ona się dostanie do wyrobiska, tam zostanie zatłoczona i zwiąże, to praktycznie to jest już, no, powiedzmy, na zawsze, na długie, długie, bardzo długie lata. Jak zapowiada SRK, niebawem mają zostać wyłonieni wykonawcy prac na terenie cmentarza. Jak dużo Ukraińców mieszka w Katowicach? Urzędnicy mogą to jedynie szacować, jednak najprawdopodobniej jest ich około 30 tysięcy. Wydaliśmy blisko 17 tysięcy numerów PESEL, ponad 2600 dzieci uczy się w katowickich szkołach. W związku z tym to też mogą być jakieś elementy pokazujące to, jak wygląda sytuacja. Powiatowy Urząd Pracy od 15 marca ubiegłego roku przyjął 22 tysiące zawiadomień o podjęciu pracy przez cudzoziemców, z tym zdecydowana większość to właśnie byli obywatele Ukrainy. Uciekli do Polski w obawie przed wojną, więc u nas powinni czuć się bezpiecznie i mieć zapewnione takie warunki jak w swoim kraju. Dotyczy to na przykład służby zdrowia i szczepień. Jak mówi śląski inspektor sanitarny, nie ma wielkiej różnicy pomiędzy polskim a ukraińskim kalendarzem obowiązkowych szczepień dla dzieci i młodzieży. Różnią się między innymi szczepionkami pojedynczymi, czy też składami jakościowymi tych szczepionek. Także istotnej różnicy takiej odbiegającej w szalenie od naszego kalendarza nie ma. I każda matka, każdy ojciec dziecka, czy też opiekun prawny ma prawo na terenie Rzeczypospolitej wykonać właśnie indywidualny kalendarz szczepień dostosowany do swojego dziecka. Fundacja TVS od momentu wybuchu wojny za wschodnią granicą pomaga Ukraińcom. Teraz ruszyła akcja, która ma na celu zachęcenie ich do dbania o zdrowie swoje i swoich bliskich.
To jest też kampania taka właśnie edukacyjna, informująca o tym, że dzieci powinny się zaszczepić, żeby były bezpieczne, żeby były właśnie wolne od chorób zakaźnych. Dzieci, chcemy właśnie, żeby to były dzieci ukraińskie i żeby ten standard był dostosowany do naszych standardów. Od marca do listopada Fundacja Telewizji TVS będzie prowadziła kwalifikacje chętnych na indywidualne konsultacje medyczne z lekarzem internistą w formie teleporady, które odbywać się będą raz w miesiącu. Co ważne, wszystkie szczepienia są bezpłatne. 2 miliony dla ruchu Chorzów. W piątek władze miasta i zarząd klubu z ulicy Cichej podpisali akt notarialny, na podstawie którego Chorzów wykupił kolejny pakiet akcji spółki. To kwota zgodna z zapisami przyjętej w grudniu przez Chorzowską Radę uchwały budżetowej. Mamy nadzieję, że to wsparcie finansowe przełoży się na kolejne sukcesy sportowe ruchu Chorzów. Widać, że klub od wielu lat odradza się pod względem takim organizacyjnym i sportowym. Sezon w sezon notują awans, teraz w tym sezonie pierwszej ligi także są w czubie tabeli, także mamy nadzieję, że ten progres będzie widoczny również w kolejnych latach. Jak co roku jest to taka bardzo znacząca kwota, która zasila nasz budżet dzięki temu możemy zawsze spiąć ten budżet, także tutaj wielkie podziękowania dla miasta, że zawsze gramy razem i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Ruch Chorzów, który jest beniaminkiem w rozgrywkach pierwszej ligi, która jest drugim poziomem rozgrywkowym w Polsce, spisuje się jak do tej pory bardzo dobrze. Po 23 kolejkach chorzowianie zajmują drugie miejsce w tabeli, które jest premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy. Klub jednak ma spore problemy ze stadionem. Po awarii oświetlenia niebiescy zostali zmuszeni do rozgrywania meczów jako gospodarz w Gliwicach. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2014-2015 wyłudzała podatek VAT. Działanie grupy polegało na wystawianiu faktur, które dokumentowały fikcyjny handel cynkiem, ołowiem i włóknem stalowym. Na tej podstawie oszuści rozliczali się w urzędach skarbowych, twierdząc, że zwrot podatku należy im się z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Czech. Osoby te usiłowały bądź wyłudziły 14 milionów złotych od Skarbu Państwa. Zarzut przedstawiono 10 osobom. 4 z tych osób zostały tymczasowo aresztowane. Grozi im do 10 lat więzienia. Zatrzymani to osoby w wieku od 32 do 74 lat. Zarzucono im łącznie 25 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także pranie brudnych pieniędzy. Ten kasztan jadalny to najciekawszy pomnik przyrody w Tarnowskich Górach. Drzewo znajduje się na terenie probostwa parafii świętego Mikołaja w Reptach. To najprawdopodobniej najstarsze drzewo w Tarnowskich Górach. Liczy około 450 lat. Jest też piękne swoimi rozmiarami. Ma około 28 metrów wysokości i około 30 metrów szerokości średnicy. Składa się w tej chwili z takiego pnia, który jest rozpęknięty i jakby z wielu drzew, jakby ktoś na to popatrzył. W środku jest wypróchniały. Kiedyś była tam założona plomba betonowa, bo tak były konserwowane i utrzymywane pomniki przyrody, ale to już jest daleka przeszłość. Myśląc o przyszłości, Tarnowskie Góry chcą rozszerzyć listę pomników przyrody w mieście i proszą o pomoc mieszkańców. Ruszyła akcja Twój Pomnik Przyrody, w której każdy może zasugerować urzędnikom, które drzewo warto objąć specjalną ochroną. Obecnie w mieście takich pomników jest 100, z czego 97 to pojedyncze drzewa. Akcja trwa do 30 czerwca, ale nie każde drzewo będzie nadawało się do tego, żeby zostać pomnikiem przyrody. Oczekujemy, że mieszkańcy prześlą nam takie drzewa, które po pierwsze mają odpowiedni obwód. Te obwody są różne, bo w zależności od gatunku drzewa, czy ono rośnie szybciej czy wolniej, to obwód powinien mieć od 50 do 350 cm. To jest jedna rzecz. Druga, odpowiednią wysokość. To nie powinno być małe drzewko. Trzecia rzecz, to drzewo powinno być ładne. Tak? To nie tylko sam pień, nie jakieś zniszczone, tylko ładne drzewo. I czwarty element, jakoś
związane z naszą tradycją, z emocjami naszymi, z historią naszego miasta. Kilka miesięcy temu do historii przeszedł niestety jesion, który pomnikiem przyrody był od 22 lat. Miał około 100 lat. W grudniu padł jednak ofiarą wandali, którzy go podpalili. Do dziś sprawców nie udało się złapać. Na miejsce został wysłany jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej, który potwierdził tę informację, że zostało powalone drzewo na jezdnie. Jednakże zlokalizowane też zostało w tym drzewie żarzenie się. Drzewo się po prostu usiedliło. Zostało ten pożar również ugaszone, drzewo zostało usunięte na pobocze. Warto pamiętać, że pomniki przyrody w Polsce są chronione prawnie. Za ich zniszczenie grozi kara grzywny lub areszt.